You can say in Polish. W medytacji z jednej strony kultywujemy spokój i przebywanie tu i teraz, a z drugiej strony pewną taką jasność czy bystrość umysłu. I chciałbym coś posłuchać na temat relacji pomiędzy tymi dwoma jakościami. So, on the other hand, we also cultivate some sort of brightness and clarity of the mind. So I would like to listen to the relationship between those two sides. Czy możesz to bardziej wyjaśnić, bo nie wiem, o jakie dwie strony chodzi. Can you explain a little bit more, because I'm not sure what kind of two sides you are referring to. Chodzi o pewne doświadczenie, tak? Nie wiem, czy jestem w stanie. Spróbuj. Dobrze w słowach, ale na przykład jak medytowałem sam w domu, to często zdarzało mi się, że później na przykład miałem natłok jakichś tam pomysłów, tak? Taką jasność myślenia, powiedzmy. Niektóre z tych pomysłów nawet okazywały się dobre. A z drugiej strony potem się łatwo przez to rozpraszałem i ten umysł już nie był taki stabilny. Nie jestem pewien, czy może chciałbyś przetłumaczyć. When I was sitting at home, sometimes it happened that after doing meditation, I had this kind of brightness of mind and many different ideas came to me, and some of them I think were even good ideas, but at the same time, this made me lose my kind of stability and being here and now. So these are the two qualities I need. Mm-hmm. Okay. Tak, więc znam ten problem. więc bardzo ważną rzeczą jest mieć jasne rozróżnienie pomiędzy formalną praktyką i nieformalną praktyką. I understand your problem. I know your problem because it's very important to have a very clear distinction between the formal practice and the non-formal practice. Całe nasze życie jest nieformalną praktyką. Our life is not formal practice. Więc wszystko, co robimy w życiu, jest praktyką. Praca, odpoczynek, jedzenie, wszystko. So everything we do in life is non-formal practice. Work and eating and resting. I jeżeli staramy się rzeczywiście wykonywać tą praktykę w duchu Zen, to cokolwiek robimy, robimy to na 100%. And if we really try to perform our job in the spirit of Zen, truly this is practice. Więc kiedy zajmujemy się tworzeniem muzyki, tylko tworzymy muzykę. So when we perform music, we only perform music. Nie myślimy o Zen. We don't think about Zen. Kiedy jesteśmy na kawie z przyjaciółmi, tylko pijemy kawę z przyjaciółmi. When you are drinking coffee with your friend, only drinking coffee. Rozmawiamy i talking. Staramy się być w jak najlepszym humorze. And we try to stay in good mood. Praktyka formalna jest treningiem. Formal practice is training. Treningiem pomagającym nam później w życiu wykonywać tą praktykę nieformalną. The training which enable us to continue with our non-formal practice after sitting. Więc w praktyce formalnej jest bardzo dobrze podjąć decyzję, co konkretnie robię. So in your formal practice, it's really good to make a resolve. What am I really doing? Czyli jeżeli siadam do medytacji, to najważniejszą rzeczą całej tej medytacji jest decyzja. So when I'm sitting to meditation, the most important thing in this very action is decision. Co zamierzam robić przez najbliższe pół godziny? What am I going to do throughout the next 30 minutes?
Więc jeżeli zamierzam puścić całe moje myślenie, puszczać wszystko, co się pojawia, tylko postrzegać ten moment. So if I resolve to let go everything that happens, put down everything and only perceive this moment. Tylko postrzegać swój umysł w tym momencie, takim, jakim on jest. Only perceive my mind the way it is right now. To tylko to robię. So I just do that. Kiedy zauważam, że zaczynam robić coś innego, when I notice that I drifted towards doing something else, tylko puszczam. I just let go. I tak, jest taki problem, że jeżeli rzeczywiście uda się powrócić do tego punktu przed myśleniem. And there is a problem. If I really manage to return to this point beyond thinking. I osiągnąć tą jedność ze swoją prawdziwą naturą, która jest tym samym, co prawdziwa natura całego wszechświata. And attain this oneness with my true nature, which is the same as the true nature of the whole universe. To jest obszar, źródło ogromnej kreatywności. This is the source of enormous creativity. Więc jeśli ktoś już ma tendencję do bycia kreatywnym, so if somebody has a tendency to be creative, bardzo często w wyniku tego puszczenia wszystkiego i okej, okay, ja teraz tylko postrzegam moją moc w tym momencie. Oftentimes, throughout this letting go, yes, right now I'm only perceiving my mind. Z tego nie wiem, pojawia się mnóstwo wspaniałych pomysłów. From this don't know a lot of wonderful ideas. I czasem szkoda ich nie zacząć rozwijać. And sometimes it's such a pity to not to start to develop them. Ale jeżeli to jest trening formalny, but if it's a formal training, to jest bardzo ważne, żeby podążać ze swoją decyzją. It's important to follow your decision. Więc cokolwiek się pojawia, czy to jest coś depresyjnego, czy to jest coś wspaniałego i kreatywnego, wszystko, co się pojawia, puszczę. So no matter what appears, it might be something depressive, or it might be something creative, but I just let. Więc jeżeli mi pojawia się nagle wspaniały pomysł na film w trakcie siedzenia. So if an amazing idea for a movie drops into my mind during sitting. To patrzę na to. Oh. I look at it and I say wow. Znaczy puszczam to. And I let it go. Nie wyrzucam. Not throw it away. Let it go. Jeśli to jest naprawdę dobry pomysł, to on nie zniknie. If this is a truly good idea, it will not disappear. On sobie przypomni później. It will make itself visible again later. Ale jeżeli zacznę się tym teraz zajmować, but if I dodawać paliwo do tego, add fuel to it, no to straciłem ten trening. I lost the training. A często okazuje się, że ostatecznie ten pomysł też upada. And often the idea itself also falls afterwards. Także to jest ta jedna z przyjemnych stron praktykowania Zen. Taki efekt uboczny. Indeed, this is one of the side effects of practicing meditation. Ponieważ to nie jest nie po to praktykujemy Zen, żeby mieć wspaniały pomysł. This is not it's not why we practice Zen. We don't do it in order to have good ideas. Praktykujemy Zen, żeby osiągnąć naszą prawdziwą naturę. We practice to realize our true nature. Żeby funkcjonować jak najbardziej z głębi naszej prawdziwej natury i w harmonii ze światem. To function from the depth of our true nature and from the point of harmony with the universe. Ale często towarzyszy temu właśnie jakaś eksplozja kreatywności. But often the explosion of creativity accompanies. Więc jeśli już medytacja jest skończona i akurat mam czas, żeby się tym zająć, to warto to użyć. So, when the meditation is over,
you can use it. Okay.